Siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie z Teamfight Tactics na kanale Teamfight Tactics. Ale oczywiście tytuł będzie miał duży opening z League of Legends, ponieważ mam tutaj... O, takie skarby się zachowały. Nie będę komentował tego, Dłapka Briar, a dlaczego zobaczycie w przyszłym tygodniu w filmie z Ligi, który się taki pojawi. Tutaj za honor, bo jestem oczywiście honorowym graczem, może nie najlepszym, ale honorowym, i dostałem emotkę oraz warda za bycie honorowym graczem oraz trzy klucze, a skoro dostaję klucze, to chyba się zabiorę za skrzynię, ale jeszcze sprawdzę tylko, czy z eventu nie będę czegoś miał. Eo, Eternale, oj. Eternale i jeszcze jedna kula. Także opening na całego w tym momencie wlatuje. Eternal Capsule, czy będzie to zaja? Nie będzie to zai. Po kolei, od najniższego najwyższego. Skrzyneczki Hextech, oczywiście otwierane pojedynczo. Zaczynam epikiem. Może i nie gram, ale zawsze to coś przyjemnego. Tego skinka mam także, no, ewentualnie tutaj esencja wypadła w tym momencie. Te ikony mogą wypaść, to napawia mnie radością. To, że jest to Swain, a nie Zaya, już niekoniecznie. Też ptak. Też ptak. Obdarty Garen, tak jak jestem obdarty tutaj. Z nadziei chyba. Skrzynka w skrzyni. Panna Glas, którą skina mam, ale skrzynia w skrzyni to zawsze oznacza, że tu jest jeszcze coś jednego. I Diana, którą mam. Wychodzi do tej gry naprawdę masa skinów, a ja dostaję powtórki. Dobrze, odblokuję sobie teraz Smoldera. Ponieważ jak ktoś nie wie, że nie macie wszystkich czempionów poza najnowszym, to losowym czempionem jest czempion, którego nie macie. Także mam Smoldera, mam Eternali, których kompletnie nie potrzebuję i nie chcę. Czy jestem w stanie coś sobie zrolować? Roluję tylko najniższe, ponieważ to esencji trochę mam. A to jest odcinek, to może na odcinek ja się poświęcę, co? I tą, nie, no na mi to może nie, ale czy jest jakaś tu powtórka? To Dianę mam na alcie w takim razie, okej. Okay. Renatkę zroluję, o. Renatkę. O! Skrzynia, to już nie jest dobre. Jak wylatuje skrzynia... Jest to epik. Wow, nie spodziewałem się przy dropie skrzyni, że będzie to epik. Czyli siódma skrzynia i champion shard. No musiał być. Musi wylecieć champion shard, bo to by nie była Liga Legend, nie? Ale najpierw dwie kule, czyli dwa gwarantowane skiny. Nie wiem, ile lat ma ten skin. Ten też jest dość stary. No nie są to najnowsze skiny. Niestety. Zwłaszcza ten. No to czas przejść do dania głównego, czyli... Prime kapsuły, ostatnie prime kapsuły. Na razie więcej kapsuł się nie zapowiada, przynajmniej w tym roku. Być może coś z okazji Arcane wyleci, ale to raczej będą rzeczy Arcane'owe bądź esportowe. Ostatnie kapsuły Prime. Oczywiście token sobie zostawiam, go można na później użyć i ten klient działa jak klient do League of Legends. Małka i seria pierwsza, to mnie nie zadowala. Gangplank też mnie nie zadowala. Champion Shardy oczywiście. 350 RP, czyli RP za 10, przepraszam, 14 zł. Esencja, dopalacz, totem, Karthus z Pentakill. Karthusem nie gram, także skinek niestety nietrafiony. No i teraz tak, mogę albo użyć tego, w sumie użyję tego teraz, bo to jest automatycznie się dopalacz używa, co jest niezbyt fajne. Zix oraz... Irelia. Kurczę. Czyli nie będzie Zai tutaj. A jeśli chodzi o skin, jakąś Samirkę bym patrzał. Nie wiem, czy z Prima kiedykolwiek wyleciał mi skin, który mi się tak faktycznie podoba, którym faktycznie bym dużo grał. Skoro opening wykonany, ja zapraszam was już do Teamfight Tactics. Czekałem i się doczekałem. Chciałem to uciąć, że tak powiem, w...
Ja chcę kukłę, nie obchodzi mnie to. Chciałem zacząć już w fazie 3.1, ale się tyle naczekałem, że już chciałem w końcu trochę pogadać też do kamery, bo nagrywam w ogóle teraz zapas. O tym zapasie będą widzieli tylko osoby, które oglądają streamy, albo osoby, które oglądają TFT. O, i to jest bardzo fajne. Powiedzcie, że to, co nagrałem dzisiaj, będzie... Czekaj, czy to wypadło na mnie? What? Fajnie. Że to, co, że tak powiem, będzie tutaj dzisiaj, nagrywam to dzisiaj, będzie jeszcze jutro i będzie wcale w najbliższych weekendach w liczbie mnogiej. Więc czy nastawiam się w tygodniu, coś na bieżąco, ale niestety część rzeczy muszę nagrać wcześniej. Hiding Shadows w ogóle tutaj jest ziutek. Jeszcze nie wiem, kto jest Awk, ale wiem, że trafia mi się znowu Anka. Pod Kaczy Zakręć jeszcze nie grałem, nie? Nie grałem. Tkaczami Zakręć jest na przykład Seraphine, czyli pasuje mi tu KDA. KDA. Jest też Echo, mój ulubiony czarnoksiężnik. Jest tam fajne itemy na Amaneckę. Dobra. To jest ciekawe. Dobra, roluję wszystko, nie zastanawiam się. Twoi bohaterowie posiadają przyzyskują HP. Korona taktyka. Po 28... Okej. Okay. Czy ja mam właśnie tkaczy zakręć tak po prostu? Wezmę sobie tą F-kę na razie. Jest i Anka. I Anka dostaje ode mnie już item bez ociągania. I KDA. KDA bądź super fa... Ale to super fajnie, to muszę mieć dobrego tkacza, nie? Dobrego tkacza zakręć. Jak znaleźć dobrego tkacza? To jest pytanie. No, ale ta kukła mi nie daje chyba jakichś bonusów, po prostu jest se kukłą. Jeżeli kukła sobie się spełnia, przyjęła żabę dzielnie na plecy. Przeciwnik tutaj troszeczkę nie pomyślał, bo widzę, że daje właśnie bić kukłę. On ma niestety Samirę, czegoś, czego mi zawsze brakowało. Ale... Okej, okay. I było tutaj nieco uderzenie, a ten... Ta Samira mnie to wyjaśni, to nieźle. Ile zrobiła Samira? Zrobił Urgot, aha, bo w ogóle dwie trójki. Okej. Okay. Ciekawe. Poroluję sobie, zobaczę, czy coś jestem w stanie tutaj utkać. No nie za bardzo, nie? Tak bida, nie? Bida. Ułożenie na razie nie ma dużych oznaczenia. Czemu ty już mi się ziomek nie podoba? Już ma Seraphine, nie? Już mi się ziomek nie podoba, już bierze moje... A nie buduje jej, nie? A już ją bierze. Aj, to jest wtedy gra dla złodziei, nie? Po prostu. Po prostu to jest wtedy gra dla złodziei. Nic tu dodać, nic tu ująć. Dobra, ale wygram. Ale Ewka podrapała. Patrzcie, 2000 obrażeń. No jedną łezkę mogę uronić. O, true damage. Nie mam super gwiazdy przez to na planszy. I bardzo dobrze mogę ją sprzedać. Zagram to tak na razie. Rodemy, że dostaje obrażeń i zyskują tylko obrażenia. I się kombują z obrażeniami. I mam scenę od ligi. Czy scena od ligi przeszkadza w TFT jakoś szczególnie? Chyba nie. Chyba nie. Ascenda jest true damage. Yasuo. TFT tutaj. Okej. Co to jest? Emumers. A, wyleciał. Ale czy dzięki temu mi też się uda tutaj wylecieć, czy... Oj! No zabrakło, zabrakło. On ma gwiazdę wieczoru, ja nie mam. Ja jestem tutaj przyszłościowcem troszeczkę. Gwiazda wieczoru to jest sama dla siebie super fanem. Będzie turbo śmieszne. Dlatego to wrzucę na razie, oczywiście potem to wywalę, bo nie chcę mieć... Chociaż... Nie no, wolałbym, żeby to była jak już to... I taka Niko, super fan Niko, tanka, tanki w ciul. Dla mojej drużyny to potrzebowałaby to nie, w sumie tanku.
No i tkacze, litkace. Gragas. Czy był Gragas, czy ja go przegapiłem? Obrońcą korony. To brzmi totalnie jak coś, co bym nie chciał. Trzech wampiryzmu. O, leczonko, to jest fajne. Zobaczę, co tu jest. Kukła treningową. Nie. Gragasa nie ma, true damage senna. Myślę, że ten item dla Echo jest lepszy niż ciepłe mleko. Ciasno na ławeczce się zaczyna robić. Aha, bo tu była w ogóle Lilia. Lilia sobie w ogóle wleci zaraz. A to jest ten Awk, co się nie wczytał. Bardzo niedobrze, że jest Awka, nie szanuj, nie lubimy. Mam nadzieję, że nic mu się nie stało z komputerem, ani z innym urządzeniem, na którym rozpoczynał rozgrywkę. No, ale jednak szkoda, że w niej nie uczestniczy, tak? Okej, okay, wlatuje Nico. I dla ja mógłbym wrzucić nawet zatkaczy. Nie, no sami super fani to trochę tak lipka. Disco Gragas to mnie nie interesuje. A Lilia za Kennena, bo ona jest dwójką przecież. I to mi coś rozblokowało, chyba KDA. Dokładnie, odblokowało mi to KDA. Nawzajem sobie bijemy kukły, także nieźle. Masz na froncie Olafa, ja mam Giga Gnara. Więc sobie może nieźle radzić z jego przedmiotem. Okej, okay, no i chyba sobie poradzi. Jeszcze Kaiza. No i jeszcze jedno Q dostanie. No. Ten Gnar stoi. Oj, ten Gnar jest świetny. Mam ochotę pod to iść. Ja mam ochotę w to iść. I Blue Buffik. Senna może mi trochę tu nie przydała, żeby być ciężka do zbudowania. Inwestuję sobie tak. O, wow. To jest blokada. Jest bardzo dużo potrzebnych mi postaci w jednym miejscu. Nico już padła niestety. Sojin dla Echo, czy Sojin dla Anki? Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. A może dla Echo jednak? Czy on tu zaraz zostanie level upa? Ten Gnar sobie jak leci! Dobra, ten Gnar to jest odkrycie śmieszności w tym momencie. Pozwala mi zyskiwać HP tam, gdzie bym go tracił, czyli Wirli. Dobra, ja dostawiam tak i tak. I... rzucam tak. Ustawiam to tak? Czy wszyscy... Dobra, zobaczę, co to będzie. Komu mogę to dać? Kapryśna kuźnia. To brzmi jak Nico. Czy to wam brzmi jak Nico? Mi to brzmi jak Nico. Potrzebuję Gnarów i potrzebuję... Potrzebuję mojego Echo dać przeżywalności? Będzie koksem totalnym? Dobra. To jest śmieszne, to co się dzieje, nie? Że ten Gnar tam na plecach w ogóle przeżywający wszystko. On przeżył wystarczająco dużo, mam wrażenie. Już przez ich front, enemy frontline też się przebijam powoli. Jako stał w miejscu. Ej, to niedobrze. Czemu jako stał w miejscu? On był tankowniejszy ode mnie? Przeciwnik był tankowniejszy ode mnie? Co tu się podziało? To niesłychane dzieje. Rzeczy. Znaczy kogoś zostawić, ja nie mam kogo. Gragas. Asyna też się nadaje, nie? Jakby... prędkość ataku. To coś, czego nie mam. Mi się wydaje. Oj, Serafin tą kuźnię mogłaby dostać, nie? Jakieś też trójką. Odkaczami jeszcze jednego odkacza musiał. Ari, no. Ja tu Ari widzę jeszcze. Na razie to true damage dorzucę. Seta nie chcę w ogóle. Czy ona jest silna, czy ona jest głównie bufferem?
przedmiotu sojusznika. Czyli ona jest buferem, czyli nie muszę jej dawać przedmiotu. Ewentualnie z maną związane, jeżeli miałoby to być. O! Nie mogę na niego nałożyć, powinienem to nałożyć na Gnara w ogóle wiele wcześniej. Teraz zauważyłem, ale chyba sobie poradzę z przeciwnikiem w tym momencie. Jego wek zadała bardzo dużo, ale to było niewystarczająco. Miałem na klona w ogóle. Jak to się placuje? Placuje się! Na razie w czołówce. Mosher nie. Może jakiś statik dla Anki. Kennen na pewno up. Gnar. To dla Ari bym chciał jeszcze. Chciałem tu... A. Okej, okay. Tkaczy zaklęć więcej będę miał. Lulu jest tkaczem zaklęć. Lulu jest tkaczem zaklęć, a ja ją wywaliłem. Myślałem, że mi jest niepotrzebna. Dobra, a jak teraz idzie? On ma frontlane'a, ja mam frontlane'a. Jego Kai'Sa się dobrze stakuje, co? Co mnie tak wysadziło aż ta Kai'Sa? To ta Kai'Sa! Obrażenia? No. Mieli. Można mówić, że nie. Ty mi tu Kainów dajesz. No nic. Zobaczę, co z tego wyjdzie, z tej giereczki. Zobaczę. Powielacz. Na kogo to mogłoby być? Na Gnara, na Gnara. Ja powielę sobie Sonę. Okej, ja dam tak. Na razie tak to zostawię. Bo jeszcze nie będę wyeliminowany, jakby coś się wydarzyło. Ludzie pode mną mogliby i wtedy miałbym misję zaliczoną, ponieważ muszę wypracować się w pierwszej czwórce. Okej. Okay. Co moi tkacze zaklęć utkali? Tutaj coś dobrego, czy nie? Bardzo dobrze enemy Lux bije. Ale tutaj Ari puściła czarma. Okej, okay. I... Co? O co ja przegrałem? Autosika jakiegoś. No nie. Widzieliście to? Co to widzieli? Autosa przegrałem. Co? I mam Lulu. Lulu tylko będę miał jednego slota. Nie zrezygnuję. No z Kiany bym musiał. Ona właśnie dwójkę wbiła. No dobra, zaraz będę patrzał, czy coś planować dalej, czy być może odpadał, ale... Na razie wygląda obiecująco. Tkają te zaklęcia, tkają. Okej. Okay. Halo Kartus, nie uderzył! Wygrałem! Utrzymuję się w grze. Utrzymuję się w grze. Tym sposobem dorzucam Lulu. Zadają mi tkacze. AP. I AP. Podwójne AP. Za Gnara. No tutaj byłaby przesada, jakbym walił Kianę, nie? Na korzyść. Kusi. Ej. Za Gnara. Bez kitu. To jest genialne. W swej prostocie. Ja chcę jej dać
przedmioty? Gumisona Sona? Zobaczmy, co z tego wyjdzie. Dwie kianki. Walka o utrzymanie się i o zrobienie misji w moim przypadku, nie? Dwa przedmioty jeszcze jakieś miałem. Niko! Nie, czekaj. Serafin! Co się stało z Serafin? Ona miała trzy... Co? Dobrze. Jest jakaś mała Lulu w ogóle. Mała Lulu. Gnar, Nara. Że nie mam tu jednej Anki, to jest trochę przykre. Oboje możemy odpaść. No i walka o podium w tym momencie się toczy. On ma Lulu. Jeżeli on odpadnie, to ja dostanę Lulu od niego. Sona w ogóle co tu robi, nie? Nie wiem, co zrobiła ta Sona w tym momencie, ale... Co? Co? Co się stało? Jak ja odpadłem? No nie! No nie... Nieuczciwe to było! Widziałem, że już oponenta HP-stka, co nagle mu się odzyskało. Nieprzyjemne zakończenie. Chociaż walka dość niezła. Top 4, czyli nie na podium, ale też nie ostatni i... Co? Ja się z wami żegnam, życzę wam miłego dnia, wieczoru, nocy, zależy, której to oglądacie. Pamiętajcie, że film nagrywam teraz na zapas, zwłaszcza te weekendowe, genshinkowe są w miarę świeże. I na razie, hej pa! Cześć!